Hej, cześć, witajcie, z tej strony Giletki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry The Long Dark. I w tym momencie oczywiście kontynuujemy w naszym domku. Był update, wiem niewiele, wiem tylko to ogólne zmiany, jakie zaszły, czyli to, że zostały dodane jakieś nowe bodajże zwierzęta, z którymi możemy mieć problem, jeśli chodzi o walkę. Czyli nowa flora i fauna, bo jeszcze zostały dodane owoce, które możemy sobie tam z krzaków teoretycznie zbierać. Też nie wiem, czy na save'ie, który już jest wygenerowany, to będzie działać. Wiem, co jeszcze wiem. Wiem, że został zmodyfikowany ekwipunek. Wygląda teraz podobno trochę lepiej, trochę łatwiej się tutaj z nim, powiedzmy dogadać, tak? Jest o wiele łatwiej to wszystko zrobione i wszystko o wiele łatwiej zobaczyć. I będę tak starał właśnie się, jeśli będzie jakiś update, pokrótce mówić, co się stało i co się zmieniło i tak dalej. Żebym zawsze nie było tak, że jakiś wielki szok, co to w ogóle jest. Teraz tak. Oczywiście skończyliśmy w tym domku. I już na sam start widzę, że nie ma dwóch opcji. Tu było harvest, czyli możliwość niszczenia przedmiotów, żeby właśnie otrzymywać inne surowce z nich. I tu było repair, czyli naprawa przedmiotów. To już wiem, że tych dwóch rzeczy nie ma. Teraz tak, to wszystko zostało tak samo. Equipment. Dobra, rzeczywiście sporo, jeśli chodzi o wagę. Wow. Teraz to wszystko jest w ten sposób zrobione, to wszystko wygląda po prostu. Wow. Dobra, to muszę przyznać, że to będzie chyba ładnie wyglądało. Mamy tak, mamy jakieś antyseptiki, bandaże, painkillery, antybiotyki. Tu mamy jeszcze parę rzeczy nieporobionych. Zwróciliście mi uwagę na to, żebym sobie przetwarzał rzeczy, bo że bardzo się opłaca to robić. Czyli powiedzmy na przykład, tutaj moje rękawiczki mają 0,3 kg i mogę je naprawić albo zniszczyć. Jak je zniszczę, to dostanę jeden cloth, a jeden cloth waży, to będą materiały? Tak. Tu jest waga wszystkich przedmiotów, które tu są, mam ich tu 12 razy 12, czyli jeden cloth waży 0,1 kilograma, a rękawiczki ważą 0,3, więc żeby po prostu troszkę się tym zająć i to załatwić. Właściwie nie wiem, czy powinienem to robić, bo nie wiem jak z moją postacią, czy jej się pić nie chce. Nie, nie chce jej się. No i teraz to będzie o wiele prostsze, bo na przykład widzę, że to jak powiedzmy w tej chwili mam tą kurtkę na sobie, a mam tutaj gorszą jakąś, tak? Tak. To mogę sobie zniszczyć na spokojnie, nie muszę przerzucać się, patrzeć, co jest lepsze, co jest gorsze, bo tu mam wszystko na jednym ekranie. Więc sobie to poniszczymy od razu. Czy ta czapka jest lepsza od mojej? Jest zdecydowanie gorsza od mojej. Uzyskamy trochę materiałów, a później jeszcze zanim wyjdziemy z tego domku, to postaram się parę rzeczy naprawić. Z tego względu, żeby właśnie mieć ciepełko, żeby nie martwić się o te przedmioty, żeby były one cały czas mniej więcej naprawione. Teraz tak, tu mamy jeszcze jakieś zwykłe buciory, to chyba leather, dokładnie. Zauważyłem, że w większości rzeczy się opłaca to robić. Półtorej godziny, no trochę to zajmuje, nie powiem. I jeszcze zostały skarpetki. Te są lepsze, zdecydowanie są lepsze. To potniemy w 10 minut jeszcze, raz drze, raz tnie, ja tam się nie znam. I dziękuję wam oczywiście za każde tipy, które znowu otrzymałem. Właśnie chociażby z tym, bo już mi trochę wagi spadło. Czemu to jest w ogóle? To jest normalnie, a to jest na... Aha, dobra, mogę sobie to odznaczać. Dobra. Co to jest? To jest ta woda zepsuta? Wywal to wszystko. Już pół kilograma kolejnego. I tu mam tą pitną wodę, tak? Dobra. To warto wiedzieć. To jest tu pieczone. Aha, czyli kolorystycznie też to wygląda inaczej. Tu mamy narzędzia, mnóstwo zapałek. Co to są? Lampy. To jest stan jej, czy to jest ilość... A, tu nie ma, no to proszę bardzo, to wywal. To sobie weźmiemy do ręki, myślę. Tu mam ten pocisk, tu są zapałki. To tak, to jak to jest equip, tu. Zapalmy sobie, jako że mam sporo zapałek. I przyjrzyjmy sobie ten domek. Wiem, że to może być trochę głupi pomysł. Pisaliście mi też, żeby znaleźć jakieś miejsce, w którym mógłbym się osiedlić. I chciałbym, żeby na pewno był w tym takim domku, powiedzmy,
kibelek, bo pisaliście, że z kibelka mogę wodę wyciągać. Co zresztą chyba robiłem? Nie jestem pewien. Zlewa mi się to trochę. Z kibelka wodę wyciągać. W ten sposób mogę otrzymywać wodę, plus sobie ją oczywiście przepalać, więc że z tym później problemu nie ma. Plus mogę, żebym znalazł sobie jakiś piec w jakimś domku właśnie, tam gdzie będę chciał powiedzmy zrobić swój powiedzmy bardziej magazyn. O, kolejny sewing kit. Swój magazyn, bo jednak noszenie wszystkiego nie jest dobre. Pumpkin beans, summit soda, okej, fajnie, o, to się da przejrzeć. Postaram się na szybkości to przejrzeć i oczywiście pisaliście mi to, żebym udał się do karma dla psa. Udał się do Tamy bodajże. Tak mi się wydaje, że to jest Tama, bo nie jestem w 100% pewien. Ale tu będzie żarcia, coś czuję. Więc tak, udajemy się, myślę, co to jest? Upieczona ryba? 3 kilo waży? Dobra, to będę chciał ją jak najszybciej zjeść. Może nawet teraz? Proszę bardzo, wciągaj ją całą. Wypijemy wody, skoro już mam... tak, pisaliście mi też, że tyle wody, ile mam zapotrzebowania akurat na wodę, pije moja postać. Dzięki za to. Teraz będę już wiedział, że po prostu jeśli mam małe zapotrzebowanie na wodę, to wypiję, nie wiem, na przykład 0,05 wody. O, w ten sposób. Kolejna soda. Dobra, tutaj będzie mnóstwo jedzenia. Taki domek byłby całkiem niezły. Jeśli ktoś wie oczywiście, to chciałbym też się dowiedzieć kolejny sewing kit. Chciałbym się od was dowiedzieć, jeśli oczywiście macie pojęcie, czy jeśli chowam jedzenie powiedzmy w lodówce, to czy ono dłużej potem może wytrzymać. I tak jakbym powiedzmy się osiedlił w tym domku. Chociaż na razie pod jednym względem nie chciałbym się tu osiedlać, bo nie ma tu żadnego pieca do ogrzewania. A jednak piec byłby mi powiedzmy potrzebny, jeśli chciałbym sobie coś upiec. Bo jeśli chodzi o samo ogrzewanie, no to oczywiście mam od tego. To jest kolejna lampa. Dobra, ma trochę w sobie paliwa. Teraz będę zużywał sobie je i wyrzucał. Więc myślę, że to będzie całkiem. Wchodzimy na piętro. Nic tutaj aż tak ciekawego nie ma. Dobra, już. Na górę, na spokojnie. Tutaj szafeczki widzę puste, widzę łóżko na pewno. Najbardziej boli mnie ten brak pieca, to jest gazeta, którą od razu zwinę. To mogę przejrzeć. I co my tu mamy? O, tu nie? Nie. Co to? O, pociski. Okej, paczka z amunicją, w której jest 5 pocisków. To się może przydać. Tu nie ma już nic. Więc idziemy dalej, ale będę miał po prostu przeciążenie mega. Ale będę miał przeciążenie. Teoretycznie mógłbym to sobie tutaj zostawić, ale z drugiej strony nie chcę zostawiać nic w żadnym miejscu. O, czyżby moja latarnia właśnie się wypaliła? Tutaj i tutaj. Teraz tak, zero. Wywali ją. Ta się szybciej wypali, więc weźmy tą do ręki i zapalmy. I voila. Dobra, nie, chwila, nie chcę. O, ale mogę chować, dobrze wiedzieć przynajmniej. Że nie muszę przeszukiwać. Kolejna czapka, mnóstwo tu tych czapek. Jednak wolę swoje naprawiać. Ktoś chyba lubił wilki, kto mieszkał w tym domu. Tak się domyślam, bo wszędzie jest. Ta szafka jest chyba otwarta, tak jest, więc jej nie otworzę. I koniec. O, widzę kolejne tutaj paliwo do latarni. Przespać się chyba też będziemy musieli. Czy ta woda jest czysta? That'll come in handy. Może pomieścić. Nie wiem, czy on te butelki zostawia, czy co. No właśnie, kibelek, w którym mogę sobie wodę nabrać. Nie wiem, czy mam akurat 1,51, czy mam 3 butelki i tyle mogę nabrać, czy jak to działa. Wezmę sobie tą wodę. Wezmę sobie to. To sobie tutaj przeszukamy. Nie ma oczywiście nic. Tutaj może coś, bandaże, painkillery, okej. Całkiem nieźle. A właśnie, jeszcze jedna z ważniejszych rzeczy, które podobno zostały dodane, to to, że... Która jest 19, to do 7. No, do 7 gdzieś. Że została chyba dodana nowa lokacja. Nie mam pojęcia, jak się przejść do niej. Bo na razie wiem tylko przejść jak z jednej. Jak przejść z pierwszej, powiedzmy, do drugiej. 3 dni, 14 godzin.
Teraz tak, jeść się naszej postaci chce troszkę. Dodamy jej coś, powiedzmy to. Możemy, użyjemy sobie oczywiście otwieracza. 97% kondycji, no to troszkę się podbudowało względem ostatnich wydarzeń. Pięknie, 500 i teraz powiedzmy mógłbym te sody powoli pić. Dobra, jedna soda, tu jeszcze jest druga soda, 30%. Póki mają dobrą kondycję, to chyba nie będę korzystał. Nie wiem, czy ta moja woda może stracić kondycję. Jeszcze jedną puszkę teoretycznie bym wypił. Nie wiem, czy zupa... Nie, zupa to już jest jako eat. Bo to jest jako drink, tak? Jako drink. Dobra, to wypij jeszcze to. I powinno styknąć. 2400, okej. No aha, no fuel. Dobra. Skoro nie masz paliwa, to cię też wywalimy. Pięknie. I teraz tak. Przerobić te ciuchy. Na pewno to przerobić. To tam chyba po 10 minut zajmuje. To jakimś wielkim problemem nie jest. Rękawisie. Proszę bardzo. Najdłużej chyba właśnie takie rzeczy, z których się skórę uzyskuje, albo na przykład kurtki. Teraz tak, to bym chętnie sobie naprawił. Potrzebuję... Aha, nie mogę... Aha, spoko. Szansa na sukces 82%, czas 30 minut. 70, Reaper skill jakiś... Dobra, niech naprawia, może się uda. Nie no, 82% to większość rzeczy powinna się udać. 100%. Aha, tylko nie wiem, czy to... To wszystko będzie od razu do 100% naprawiało? No jeśli tak, to tylko takie... O, przy 30 bym naprawiał. No, tu już mnóstwo czasu. Ile? Ze 2 godziny to naprawiał? 81, czyli nie, naprawia to troszkę czasu. Ale widzę, że takich... Nie wiem rzeczywiście, czy to daje szansę. Aha, wartość naprawy 35% tych butów na przykład. Czyli naprawię je od razu będą miały 100%. Pięknie. I szaliczek na przykład, jeszcze. Też 35, też 35, 17 minut proszę. Mam 4 sewing kity, więc mogę sobie to naprawiać. Jeden wziąć na przykład w teren, a 3 sobie schować gdzieś w bazie. Nie mam już nic, co ma 65% albo mniej. Więc trochę wagi zeszło, jeśli chodzi o to. Tutaj oczywiście nic nie zrobię z jedzeniem. Też niewiele zrobię, chociaż te niektóre rzeczy naprawdę ładnie ważą. Tu jakieś haczyki, to w ogóle nie waży nic praktycznie. Flary mam, które ważą. Tutaj mamy hunting knife, który waży 0,5 kg. No i tu parę rzeczy. To oczywiście się lekko pozużywało, z tym niestety nic nie zrobię. Jeden waży kilogram ten? To chyba musi być niezły. Znowu pić się chce postaci. To skorzystam z tego. Sody są na razie... A, dobra. Wypij sobie taką sodę. Teraz tak, jeszcze chce ci się pić, to wypij sobie jeszcze drugą sodę. Wolę mieć jak najmniej rzeczy w ekwipunku, na przykład mieć tą wodę, powiedzmy, do picia. Żeby to się nie stakowało w dziwne, chore ilości. I w tym momencie zastanawiam się jeszcze tak. Musimy się dostać w miarę... szybko do pierwszej lokacji, więc zostawiłbym tu parę rzeczy. Aha, tu jeszcze jest, widzę, stary wygląd. Czyli tak, materiały. To przenieść. Cedar tutaj, o proszę. Reclaimed wood, cloth, tinder plug. Powiedzmy, że z połowę. Dobra, przenieś. Newspaper roll, obydwa. Powiedzmy, że 3. Coś jeszcze mógłbym tu przenieść. Zapałki ważą tyle, co nic. Tutaj waży to troszkę. Jerrycan. Tutaj jest 2 litry, dobra. Póki co paliwa nie potrzebuję. Aha, czyli to też jest tylko do lamp. Dobra, to też mogę zostawić, powiedzmy. To sobie weźmiemy, pistolet, nie wiem, 37 kilo na ile? Na 30. Nie wiem, czy mogę mieć większy plecak, co prawda. Tu bym też był wdzięczny, jeśli ktoś z was by mi powiedział, czy rzeczywiście mogę. Wieje. Jest 12, to mi nie pasuje.
Dlaczego czuję, że zaraz miałaby być zamieć? O, już zdecydowanie szybciej mogę się poruszać, to mi się podoba. Więc pójdę do łóżka, prześpię się jeszcze ze 2 godziny. Dwie godziny. Początkowo jest ustawiona godzina zawsze. Muszę o tym pamiętać, zdecydowanie. Mam nadzieję, że nie natrafię na jakiegoś, nie wiem, nowego rodzaju zwierzęta, które mogłyby się mną zająć. Czyli widzę, że nie potrzebuję równo 30 kilo. 30 kilo to jest ta chyba moja prędkość maksymalna. Pięknie. Teraz tak. Tu jest filk. Tam jest to domostwo. Tam są jakieś te palety. Dobra, to chodźmy tędy. Znowu gdzieś chyba ptaki leciały. Tak mi się bynajmniej wydaje. Tu wiem, że też gdzieś pies chodził. Znowu zaczyna wiać. No dobra, nic nie zrobię. O, chyba coś się na mnie próbuje rzucić. Słyszę go chyba ze sobą. Tak! O! Prawy. Holy shit. Całe szczęście, że w prawie każdej... chwila, ryzyko. Co mam zrobić? Dobra, tu, bandaż. Użyj. Dobra, to, tak? Użyj. To wszystko? Dobra. Jak tu z tego teraz wyjść? W ten sposób. Już myślałem, że coś kolejnego na mnie biegnie. Holy shit, nie słyszałem go. Nie słyszałem go, muszę pamiętać, gdzie są budki. Żeby nie natrafić na nic głupiego. Dobra. Prosto tam i tam będzie budka. Jak mi idzie? Dobra, na razie czuję się jak 5 stopni, ale jak zacznie się zamieć, to już nie będę się tak dobrze czuł. O, czyli atakuje się, to znaczy ładuje się atak lewym, a atakuje prawym, z tego co zdążyłem wyczytać. Nawet niezbytnio zdążyłem zauważyć, co się dzieje z tym wilkiem. No to dobra, pierwsze spotkanie przeżyte, ale chyba kondycji straciłem mega dużo. Przynajmniej wiem teraz, że kondycja to na pewno moje życie. Coś tutaj jest, ale nie jestem pewien co to. A, to chyba jeleń. No tak wygląda nawet trochę. Ja muszę się dostać gdzieś tam na górę strasznie. Bo chyba tamtędy wchodziłem, czy tamtędy? Nie jestem pewien co do końca. Ale to się znajdzie po drodze. Na razie to mnie tylko ta zamieć wkurza. Bo jednak wolę nie słyszeć tego wiatru i wolę sobie spokojnie dotrzeć właśnie do tej pierwszej lokacji, do tej całej tamy, o której mówiliście właśnie, że jest taka dobra i że mogę tam znaleźć przydatne przedmioty. Ale to się zobaczy. Czy tam jest jakiś domek? Nawet nie wiem. Wiem, że te dwa domki wyglądają ciekawie, ale kurde, nie było tego pieca. Najbardziej mi na tym piecu zależało. Tam już widzę wilka. I widzę domki. Nie wiem, czy chcę się zbliżać do tego, bo mogę. Jeśli mnie teraz zaatakują, to może być kiepsko. Nie wiem też, czy teoretycznie teraz będzie się zaczynała zamieć, czy o co chodzi. Dalej już tak pomiędzy, powiedzmy, gdzieś tu nie widzę domku. Ani żadnego takiego, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać. Chałupki do łowienia? Czy co? Mam nadzieję, że ten wilk się mną nie zainteresuje. A ja sobie wejdę tu, ogrzeję się chwilę. Jak trochę to... A, tu mnie jeszcze nie było, dobra. Nie chcę cię słyszeć. Dobra. No, naprawdę, ja chcę już stąd wyjść, a tu jeszcze tyle rzeczy mi dajecie. Linka, okej. Jestem w ogóle ciekaw, czy on może wejść do takiego budynku, czy by się nie zablokował.
Póki co wieje, nie chcemy wychodzić. Tinder plug, tutaj zwykłe. Teraz tak, to już 80%. A spróbujmy tak to rozpalić. Nie wiem, czy zwolnili czas rozpalania, czy o co chodzi. Teoretycznie wygląda, jak miało pójść, ale... chwilę trwa to rozpalanie, zdecydowanie. Wcześniej tak siup, zrobione, a teraz chwilkę to trzeba jednak rozpalać. Ale poszło. Skill zwiększony. Teraz tak, jak ja stoję z tą moją kondycją? Nawet nie wiem. Coś mógłbym zjeść teoretycznie małego, coś sobie wypić. Powiedzmy puszkę sardynek. A, to jest ta, której nie dokończyłem wcześniej. No to może coś więcej niż zużytą puszkę sardynek. A czemu tej nie otwierał? Nie pytało się, czy za pomocą czegoś otworzyć? Widzę, że te drugie sardynki też mogę zjeść. Nie zaszkodzi mi to. I dopijemy wodą, bo nie wiem, ile mi to zużyje. Dobra, powinno być lepiej. Dobra, zmęczenie, wszystko. Jak moja waga? 37, powolutku schodzi. Teoretycznie mogłbym coś tu upiec. Mogłbym to upiec, bo to tylko ma 10% niestety. Dobra. Pięknie, to mogłbym sobie też upiec. Dobra, to też już będzie zrobione. Ile nam zostało czasu w ogóle? 2 minuty, no to już niewiele zrobię. Tam są obydwa wilki. Dobra, no to lecimy stąd. Myślę, że... chwila, czy tam jest ten most taki fajny? Mam nadzieję. W tych budynkach po prawo to chyba nie byłem jeszcze. Mówiliście, że jakbym też poszedł drogą dalej teoretycznie. Czemu ja postać nagle zaczęła iść tak powoli? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, czy mogę w ogóle... może się załamać pode mną lód. Bo tego też bym zdecydowanie nie chciał. Jak ja się czuję? Jak 5 stopni, okej. Czyli na razie nie jest źle. Chcę się dostać jak najszybciej na górę. Pięknie, no i przestało tutaj wiać. Chcę się dostać na górę, chcę jak najszybciej dostać się do tej pierwszej lokacji. Nie ginąc oczywiście, nie ginąc. I przede wszystkim... jednak zdobywając jakieś tam fajne przedmioty, dzięki którym mógłbym przeżyć. Już mi się wilk na horyzoncie pokazał. To już mi się nie podoba. Jak moja kondycja? Czemu ja w ogóle jej nie widzę? Kondycja 58. Wszędzie te wilki wyją. Mi się to ani trochę nie podoba. Tu jest jakiś... czemu ten... okej. Nie wiem, czy on przede mną zaczął uciekać. Tam był też ten wilk. I nie wiem teoretycznie, czy ten wilk to... tam już jest kolejny. Najbardziej denerwuje mnie to, że właśnie nie widzę te... o, dobra, widzę go. Dam radę go raczej obejść, tak żebym mnie zbytnio nie zaatakował. Jeleń zdecydowanie ucieka przede mną. Ja nie chcę dostać się ani do wilka, ani gdzie indziej. Chcę tylko się dostać właśnie tam na górę. I chyba już jestem w miarę w tym miejscu, gdzie powinienem dać radę sobie wejść na górę. Nie wiem tylko, czy to jest chyba ten most, po którym ja wchodziłem. Znaczy, mostek taki. Właściwie to... nie no, tak, mostek. Więc gdzieś tu powinno wyjść wejście na górę. Tylko gdzie? Gdzieś też tam musi być przejście na tą kolejną mapę. Znaczy właściwie na tą pierwszą i chyba najpierw musimy iść na tą przejściową mapę. A nie jestem niestety w 100% pewien, którędy ja wchodziłem tutaj. Właściwie schodziłem na dół, bo wchodzić to się wchodzi na górę. Teraz tylko się upewnię, czy to jest ten mostek. Jeśli to będzie ten mostek, to wiem, że muszę iść przy tych domkach cały czas. I iść dalej po prostu. Dobra, kalorie mi się pokazują, 2000.
To na spokojnie dam sobie radę. Jakbym miał auto, to byłoby mega, ale niestety chyba takiej opcji tutaj nie ma. Po tym... Słyszę wilki, to mi się w ogóle nie podoba. Chciałbym się dostać tam na górę. Ale też nie wiem, czy tam wilków nie będzie. Ha. To jest największy ból. Po drodze teoretycznie powinienem biec szybciej. Minimalnie. Nie wiem, czy wilki też reagują na mój bieg. Czy jeśli ja biegnę, to mnie, nie wiem, słyszą bardziej czy coś. Na razie też takowego nie widzę. Bo tu jest mostek. To musiałbym się wrócić teoretycznie do autka. Chyba, że spróbuję tu podejść pod górę. Nawet nie jestem pewien, czy w tych kabinach byłem. Może mi się wydawać, że byłem. Pod górkę biec, schodzić, widzę, że nie ma zbytnio różnicy. Spróbuję wejść tutaj i może tutaj będzie na tyle wysoko, że dam radę sobie ogarnąć, gdzie iść dalej. To byłoby naprawdę fajne. Teraz tak. Z góry może. Przy tym chyba chodziłem. Tak mi się bynajmniej wydaje. Droga dalej. Wiem, że było jakieś autko na drodze. Na pewno dwa miałem. Nie. Tylko nie mów, że biegniesz do mnie. To jest właśnie najgorsze, że idę za górkę, a nie widzę, czy coś jest za górką. Co to jest? Czemu to tyle ptaków lata? Na razie nawet nie widzę tej drogi wejścia, tak jak ja, z tych bali. Tu jest wilk. Jest też jakaś pojedyncza kabina. Podejdę tu i zobaczę, co tam jest. Nie podejdę chyba. Coś tam jest i tu też coś jest, ale nie chcę ryzykować tego, że zlecę. Plus nie mogę ryzykować chodzenia w nocy, a robi się właśnie noc. I to dobre nie będzie, jeśli mnie tutaj wilki zastaną w nocy. Bo z tego, co niestety pisaliście, chodzą grupami. A jeśli chodzą grupami, to się dla mnie dobrze skończyć nie może. Jeśli ja sobie z jednym, powiedzmy, radzę z jakimiś tam problemami, to co dopiero z grupą? Byłem tu. Na pewno tu byłem. Zaraz się okaże, nie byłeś tu. Ale nie, ja tu byłem, tak bynajmniej twierdzę. Którą mamy godzinę? 18, nie wiem, o której zachodzi słońce. O 19, o 20. Boże, oby o 21. Byłoby wyśmienicie. Kręcę się tu, a niestety nie wiem, jak sprawdzić to. Trendy tu wchodziłem. Spróbuję zejść na dół, nie biegnąc, tak jak mówiliście, żeby sobie nie połamać nóg. Dobra, jest to czerwone auto. Szkoda tylko, że te psy z każdej odległości słychać tak samo. Okej, jak coś, to teoretycznie mam auto, w którym mogę się schować. Ale nie wiem, gdzie tu jest to wejście na górę. Czemu mi się wydawało, że ono jest czerwone, a teraz jest fioletowe? Chyba, że tu jeszcze jakieś inne. Nie. To samo. To jak ja tu wchodziłem? To jest właśnie najgorsze, że się robi noc, a ja nie mam bladego pojęcia, jak ja się dostałem do tego miejsca. Dobra. Tu teoretycznie... nie byłem chyba aż tak blisko tego. Nie, tu jest, dobra, tu jest to zawalone miejsce. Okej, już mniej więcej wiem, gdzie jestem. Tylko, że nie wiem, czy się tu dostanę z powrotem. Tu były te zwłoki, tak jest, są. To teraz na górę, tylko proszę, żeby moja postać dała radę tu podejść. Byłoby wyśmienicie. Nie da rady, oh my god.
Oh my god. Oczywiście wszystko na przekór mnie. Jeszcze zaczyna się chyba robić zamieć. Tak to bynajmniej dla mnie wygląda. Dobra, może tu jakoś będzie podejście? Tu zdecydowanie nie. Może tu jakoś po tym śniegu coś? Już nie. 500 kalorii. Nie chcę sobie tych nóg właśnie połamać, bo straszyliście mnie tym strasznie. Straszyliście strasznie, no. Bardzo piękna składnia. Chodzi mi o to, że straszyliście mnie tym, a nie wiem, co się stanie, jeśli sobie te nogi połamię. Czy jeśli będę, nie wiem, może będę rzeczywiście chodził jeszcze wolniej, co już jest chyba niemożliwe, bo chodzić jeszcze wolniej niż chodzę teraz. Nie podoba mi się to, no słyszę wilki w tamtym kierunku. A jeśli one mnie tu zaraz zastaną, to pewnie miło się to dla mnie nie skończy. Tym bardziej, że w ogóle nie mogę tu nigdzie podejść do góry. Oh my god. No gdzieś tu powinno być podejście. Zaraz wyjdzie na to, że znowu się cofnę w stronę właśnie tych... No i mam chyba właśnie złamaną nogę. Co mam wziąć? To? Dobra, już. Co jest? Nie przejdę tu? No, spróbuję podejść pod górę, dlatego tak. A ta postać na przymus nie chce podejść pod tą górkę. O, dobra, tu już zaczęło się coś dziać. Wiem, że muszę iść w prawo i tym jakimś takim dziwnym przejściem. Teraz trochę żałuję, że się dostałem do tej całej krainy. Zaraz się zrobi... O nie! Tylko nie teraz. Bo jak się zrobi zamieć, to już nic nie będę widział. Dobra, padać sobie może. Jak sobie będzie padało, to aż tak mi to nie przeszkadza. No dobra, rozumiem, że jesteś zmęczony. Może ci nawet... Nie. Nie, jesteś zmęczony. Myślałem, że zimno ci, ale jesteś bardziej zmęczony niż ci zimno. Okej, tu jest to przejście. Tu jest ta droga, którą lazłem tam, więc muszę iść w tą stronę tą drogą. Ups. Żeby tylko sobie nic nie połamać. Która jest? 19. No i już to się za ciekawie nie robi. Może na przykład oddałoby mi się... Mam nadzieję, że to nie na mnie szczekasz. Czy wyjesz? Znaczy, no wyjesz. No tak. Chcę się dostać tam na górę, bo czuję, że to gdzieś już niedaleko. Będzie właśnie ten pojedynczy taki... Nie wiem, przy tym składzie drewna taki... jakby to nazwać? Pojedyncza, nie wiem... Przyczepa? Czy co? O, tu jest nawet chociażby ta przyczepa. No tak, zapomniałem o niej. Czy której teoretycznie można by się przespać, wyjść rano i już działać sobie dalej. Tylko jeśli jest przy niej wilk, to no raczej się do niej nie dostanę. Czego oczywiście bym nie chciał. Bo chcę się dostać jak najszybciej do tej pierwszej lokacji. Chwilami to pewnie będzie trochę męczące dla mnie. Takie chodzenie właśnie po ciemku albo w śniegu. Jednak mam nadzieję, że nie. Wchodzimy. Tak, to tu, gdzie były te zwłoki puste. 23,9. Nie wiem, czy to dlatego, że mi kondycja spadła, czy co. Aczkolwiek w tym momencie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. W kolejnym oczywiście kontynuujemy nasz powrót na pierwszą mapę. Więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, no i... Cześć!